Będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Sialodato Jezu Chrysto, sempre sialodato. Po polsku i po włosku, in polako, in italiano. Kochani moi, więc tutaj przed domem w Wilnie, gdzie mieszkała właśnie wielka apostołka Bożego Miłosierdzia, święta Faustyna Kowalska, to również i tutaj ona przeżywała te spotkania z Panem Jezusem, który przychodził do niej i z tego domku pokonywała drogę 6 kilometrów na Rossę, tam gdzie malowany był obraz Jezusa Miłosiernego. Tutaj od rana mogliśmy dzisiaj, ten szczególny dzień, kiedy patrzymy w stronę Jasnej Góry, dzisiaj święto Matki Bożej Częstochowskiej, razem ze świętą Faustyną. Ona w tym domu mieszkała w 1929 roku, a następnie od 1933 do 1936 roku, a więc przed wojną. Dla wszystkich pielgrzymów Włosi, którzy są razem ze mną, a może ja jestem razem z nimi, towarzysząc im właśnie w tym pielgrzymowaniu po ziemi polskiej, teraz Litwy, dla wszystkich to ogromne przeżycie, no a przede wszystkim również i wspólna modlitwa. Dlatego zakupiliśmy również obraz Jezusa Miłosiernego tutaj. Kupiłem ten obraz w darze. To jest mój dar dla parafii tam w Graniano koło Pompeji, dla kościoła świętego Marka. A proboszcz, ksiądz Manuele, który jest ze mną, powiedział, że on kupi ramy do tego obrazu i w dniu 27 września uroczyście zawiesimy ten obraz Jezusa Miłosiernego właśnie tam w kościele świętego Marka w Graniano koło Pompeji. Natomiast poświęcimy ten obraz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia tu w Wilnie, tam gdzie jest ten pierwszy wizerunek, który powstał tutaj właśnie Jezusa Miłosiernego. Ktoś powiedział, czy obraz Pana Jezusa, obraz Jezusa Miłosiernego w Krakowie to kopia tego obrazu. To nie jest kopia, to jest zupełnie inny obraz. Ten pierwszy tu jest w Wilnie. Dlatego zechcieli również i oni mieć ten wizerunek w Graniano koło Pompei. Allora, cari fratelli e sorelle, questo è importante. Siamo arrivati oggi in questa casetta qui. Casa dove vissuta per anni anche diversi Santa Faustina Kowalska nel 1929 e poi nel 1933 fino al 1936, allora prima della seconda guerra mondiale. In questa casa, in quella stanza, tante volte lei pregando vedeva Gesù, aveva apparizione del Signore. Anche noi l'abbiamo pregato insieme oggi, anche cantando la coroncina della Divina Misericordia. Ma poi io l'ho comprato, questo posso dire, immagine comprato in questa casa che benediremo davanti nel santuario Divina Misericordia qui a Vilnius, davanti quadro originale, questa immagine, e lo porteremo a Graniano coi Pompei, dove giorno 27 settembre prossimo metteremo questa immagine dentro la chiesa. Io l'ho comprato quadro, ma Don Manuele, parroco, ha detto che comprerà la cornice per questa immagine, e poi metteremo nella chiesa di San Marco. Sarà bellissimo il ricordo per tutto questo, diciamo, bel pellegrinaggio. Ma sono tutti molto contenti, certamente, che anche in questo giorno l'abbiamo comprato, dedicato alla madre Madonna Nera di Częstochowa, dove certamente oggi siamo con pensiero anche in quel luogo. Allora proseguiamo per altri nostri incontri, programmi di questo pellegrinaggio.